Mecz rewanżowy, FIFA Ultimate Team. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo już nie na śniegu, tylko na pięknym stole, dywanie idealnym na Old Trafford. Teatr marzeń, Memphis Depay. Zobaczymy, jak się będzie czuł w nowym środowisku. Dokładnie, to bardziej pode mnie to boisko, bo tam ten śnieg tak nie służył za łoniko holenderskie. Też wolę grać, jak jest boisko super przygotowane, a nie gramy w śniegu, bo to troszkę przypadek wtedy decyduje. No ale wiesz, pierwszy 1-2. O, ale podanie niecelne, to tak nie może być. Rzucić tak. Do przodu. Ale dziurę dostał. Klasi. Out. Oj, nie no, że to nawet nie śmierdziało bramką, co mi tam nie coś? Śmierdziało bramką? Gdzie? To już Candy to już myślał, że w sieci. No. Candy, a ty ile masz wzrostu? A ze 183. Ale gdzie kontra, ale kontra na Depaya. 3-2. Dawaj, Depay, to już tutaj Dudi go nie złapie na pewno. O, Depay! O, nie, ale zmarnował! To zleżał, mam wybić? O, strach. No, teraz. O, no, nie. No, dobre te sanie, musisz to, jest, zdać, to jest czerwona kartka. Nie może być czerwony. No. Rzeźnik dwiema do przodu. No. A co? Zobaczymy, co wyjdzie z tego. Co jest? Żółta, żółta, żółta. Bardzo dobrze. No, nie. Super, pan sędzia. Tutaj. Nie, no, była sekuracja z boku. Tak. Nie ma co zdaniać się rozprawiać nad tym. To lewa strona dam Memphisowi, bo z prawej to nie idzie. Wijnaldum powinien walić. O, ale brawo, Dusia. Depay. Ale nie fajnie to było. Ale dobrze to zagrało. Krótkie rozegranie. Nie spodziewałeś się, nie? Nie. Dusza na jakie rozpoczęcie. No dobra. Do przerwy, zobaczmy statystyki. Ale zobacz, kurde, w jakim ale momencie wynik. Przerwa już kontra była. Statystyki, podaj wynik. 0-0, no. 5 strzałów, strzały, no i strzał jest no, troszkę lepiej, tak? No, troszeczkę lepiej. Ja bym tu powiedział, że dużo lepiej. No ale zobacz, przejęcia. Ale przejęcia, 5 przez kędziora na pewno. Nie, to Karol, nie, to dobry, to bardzo dużo mam przejęcia. No i dusza. Dobra, gramy, nie? Nie ma dobra, gramy, nie ma co tam rozmawiać, tak statystyka jest. Bo to. Ty jesteś strasznie cofnięty, co? Ale wiesz co, nie mam żadnego ustawienia, że obrona czy coś, po prostu tak zawodnicy się ustawili. Brawo, że... Kanapka tak. Wijnaldum! Nie, znowu Kuciak! Ale fart! Czwarty raz. Candy, goń, goń! Brawo, Rzeźnik, ty mi tutaj dobrze bronisz. No widzisz, Legia ci ratuje skórę. No nie no, Rzeźnik jest super zawodnikiem, to nie ma co dyskutować. I tu, na karnego. Tak jest! Mamy to, cały nie mecz się wierzę, broni. Nie wierzę w to, cały mecz się broni. Arek, piech, to jest strzela w 75. To. Jeszcze nie jest nic tam przegrane, nie, ale... No, Depaya to nie złapią. Dawaj. I 1-1, łapie kontakt. 78. No, mamy problemy. To chyba nie było fałszywe. Wijnaldum, no i znowu. Ty. Depay. Jest! To jedzie! Weszło, ale wklei. No, trochę mi się pad zapalił, ci powiem, że... To ładnie na remis w dwóch meczu idziecie. O Jezu. Jaki remis. Mili! Jest. Nie, super! Nie, jest! Ale klasy wcisnął. Wcisnął klasy, 3-1. Wiesz? Tutaj, ale... Nie! 4-1! No, teraz się tam czuł, nie? Lekki balans był. I poprzeczka? Jest! I 5-1! Nie no, nie przeszkadzajcie tego drugiego meczu. Ale grałeś to kiedyś? Szkoda, że pierwszy mecz nie byłeś taki mądry. Nie no, dałem ci się wyszumieć, tak jak mówiłem, te warunki atmosferyczne, to wszystko. Nieprzyzwyczajeni do śniegu. No, Henry, gratulacje, powiem tak, dziękuję ci za mecz. No, jeszcze trochę się musisz pouczyć. Nie no, w drugim meczu dałem ci forio i że wiesz, no, ty jesteś gwiazdą, ja ty bym, wiesz. Dwumecz FIFA Ultimate Team za nami, to drugie spotkanie. O, klasa, czapki z głów przed Arkiem Milikiem. Arek, co zrobiłeś, jak się... Odmieniłeś. Dobrze, ciężko potrenowali chłopaki. Ja wydaje mi się, że kluczem było to, że zagraliśmy na dobrym boisku, jednak w Poznaniu przy Bułgarskiej. Warunki nie dopisały, śnieg. Po kostki. Dokładnie, śnieg po kostki, ciężkie warunki. Kibice Lecha naprawdę dobrze się spisali. W rewanżu już naprawdę było boisko dobrze przygotowane, świetna murawa i lepszy zespół po prostu wygrał. No, Memphis Depay. Pierwszy mecz na Old Trafford pokazał się w Teatrze Marzeń. No dokładnie, kapitalnie. Świetnie zagrał, pierwsze dwie bramki jego. Później Milik dołożył sobie swoje 3 grosze, dlatego na pewno jestem dumny z mojego zespołu.